Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Fast 3. Dzisiaj moim gościem jest Adi Polak. Siemanko. Z 91 Frames. Polski MacGregorz, to ja tak, witam. Konor MacGregorz, moi drodzy, Adi Polak. Słuchaj Adi, dzisiaj zaprosiłem cię do programu, żeby pogadać sobie troszeczkę o zawodnikach. Jakieś typy na oczywiście zwycięzców, różnych zestawień. Na pierwszy ogień lecą 4 walki, na drugi również 4 i finałowe 3 walki jako trzeci odcinek, który zostanie puszczony w przeciągu następnych paru dni. Przed galą. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. Możemy zaczynać. Let's go. Piotr Szeliga kontra Wujaszek Felicze. 1,82 kurs. Taki sam. Oni mają identyczne kursy. Nie ma tutaj faworyta według buchmacherów. Kto według ciebie wygra? Wydaje mi się, że chyba bardziej dyspozycyjny będzie tutaj Felicze. Stawiam na niego. Nie wiem, jakoś tak mi się wydaje. Ostatnio Szeli chyba nie zagrała głowa. Raczej Felicze. Szeli na konferencjach mówi, że niby nie jest w stanie jakby zagrozić mu tutaj tlen, gdzie na ostatnich walkach widzieliśmy, że jednak ten tlen sprawiał mu dość duży problem w oktagonie. Wydaje mi się, że jeżeli ty stawiasz na wujka Felicze, który jest sparring partnerem mojego przeciwnika, to ja tutaj postawię na Piotra Szeligę ze względu na to, żeby stworzyć tutaj jakiś balans. A wujaszek Felicze, jako że pomaga mojemu przeciwnikowi, no to nie darzę go sympatią. 1-1. Okay. Nie. Krycha kontra Sasza. Wow. 3,15 do 1,70 na Krychę. Oczywiście kursy zmieniają się w zależności od tego, jak ludzie typują, więc te typy będą się zmieniać. No tutaj ewidentnie, akurat jeżeli chodzi o faworyta tej walki, no to Krycha raczej się nie zmieni, ponieważ tutaj widać dwukrotną wręcz jakby przewagę na kursie. Sasza jest underdogiem. Pytanie dlaczego i komu kibicujesz? Sasza jest na pewno underdogiem, bo po pierwsze krótko trenuje, przedstawia się też jako, że prawie w ogóle się do niego nie przygotowuje, ale z tego co widziałem to może być błędem, bo na trailerze pokazał całkiem ładną stójkę, co tak jakby moją w ogóle wizję na tą walkę zmienia. Ogólnie szczerze powiedziałbym 50-50, ale z racji, iż Krycha ostatnio przeszedł do WCA i po prostu zaczął przygotowywać się tam ile na 3 tygodnie z moim trenerem Anzorem Ażijewem. Wydaje mi się, że Anzor przyszykuje mu bardzo dobry game plan na tą walkę, dlatego postawiłbym tutaj na Krychę. Ale to też nie jest takie, nie wiem, 90 do 10, nie. Bardziej takie bym powiedział 70 do 30. Moim zdaniem też 70-30 na Krychę i te zestawienia akurat wygrywa Krystian Wilczak. Wow. Way of Blond kontra Patrycja Wieja. No tutaj ewidentnie widać, że Wieja jest underdogiem. Wieja jest underdogiem, ale to już tak monstrualna przewaga kursu na rzecz właśnie Patrycji Wiei. Tutaj jest trzykrotnie większy mnożnik. Bardzo dużo ludzi typuje Way of Blond ze względu na to, że pokazała super dyspozycyjność w walce z Anią Andrzejewską. Zapewne to jest powód. No i generalnie mi też się wydaje, że to Way of Blond będzie tutaj zwycięzczynią tego zestawienia. Ja za bardzo się w ogóle nie zagłębiałem w tą walkę. Tego, co widziałem, to Wieja. W ogóle myślałem, że Wieja była kiedyś jakimś sportowcem czy coś, a nie, ona zasłynęła z projektu Lady, tak? Że wygrała ten projekt Lady. Jakoś tak z tydzień temu to badałem. Nie wiem, czy ona wygrała, ale wiem, że brała udział. Okej. No widzisz, to tak, że nawet nie jestem na ten temat doinformowany. Wydaje mi się, że jednak ta Way of Blond bardziej jakoś tak widzę u niej tą chrapkę do tego starcia. I nie sugerowałbym się kompletnie kursami. I postawiłbym raczej na Way of Blond, ale jakbym miał takiego sporo luźnego sianka, to rzuciłbym tutaj na Wieję. Także osoby, które mają po prostu luźne sianko, to rzuciłbym na Wieję ze względu na to, że jest zajebisty kurs, a może już widelec wpadnie. Jednakże jak tak bardziej mniej ryzykownie, to Way of Blond. Także Way of Blond. Ja też na Way of Blond, tak więc 2-0 dla Way of Blond. Te starcie wygrywa Karolina Brzuszczyńska. I kolejne starcie, Boxdel kontra maksymalnie 1,90 do 1,75. Ja jestem tutaj akurat underdogiem w tej walce. Na kogo typujesz tutaj w tym zestawieniu? Żeby nie było, że obstawiam dlatego, bo jestem z tobą i tak dalej, postawię tutaj maksymalnie. Tak? Chociaż szczerze, to by była walka, której bym nie obstawił. Tak między nami, powiem teraz szczerze. I on bym totalnie ominął.
Ale z racji, że musimy kogoś wybrać i żeby nie było ci zbyt miło, obstawię tutaj maksymalnie. Tak? Ty też obstawiałeś. Wyjebał ci ktoś kiedyś. A ty też obstawiałeś na Malcińskiego, jak była moja walka. Pamiętasz? Wiem. No ja tutaj oczywiście typuję siebie, no bo idiotyzmem byłoby, gdybym nie wytypował siebie jako zwycięzcę, tak? Rozpierdolę go. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek naszych typów z Polim. Następne typy już jutro. Tak więc serdecznie zapraszam. Dziękuję za uczestnictwo w Fast 3 i lecimy do kolejnego odcinka. Do której kamery? Do tej? Obojętnie, będzie przemiksowane.